To ta, jedna barka. Trzy te. Ja zaraz Wiktorię postawię. Bo już niewiele mi do tego brakuje. Wtedy zobaczycie, co to znaczy dograć z całej pety. Po prostu grać z całej pety, co ja powiedziałem. Po prostu wtedy zobaczycie, co to znaczy zniszczyć przeciwnika. Ja wtedy kolesia dosłownie... Koleś zniknie z mapy. Bo jak Wiktorię odpalę, to koleś zniknie. Artyleria jeszcze. Wszystko trzeba poulepszać. Niby łatwiej by było wrzucić tutaj chłopa polskiego i polskim chłopem tutaj wszystko poulepszać, ale wiecie. Ja chcę być jednak taki wredny i będziemy zrobić po prostu tak. Artillery durability może być. Póki mogę, to ulepszam. Uuu, węgla trochę zeszło. Trochę za dużo. Gold, węgiel i tu jeszcze węgiel był. No! Teraz everybody wolny chłop tutaj. Halo? Pik pik. No. I dobra, i teraz dobrze by było paru chłopów tu stworzyć. Zarówno tu, jak i tu. Bo jednak do kopalni będzie trochę potrzeba. A, może być. Są husarze. Jest bareczka skromna. A, rozpieprz mu to stocznie wreszcie, bo jak już mamy czas, to możemy w sumie tym podziałać. Tutaj... Czy ja jeszcze mam coś w uniwersytecie do ulepszenia? No powoli będę kończył grę chyba. To może być w sumie tak na odchodne. Co tu jeszcze? Mogę w sumie magazyn postawić i tymi chłopami zacząć walić drzewa. Poprzejmować kopalnię temu chłopowi. Też dobra opcja. Shooting accuracy. Wszystko po kolei. Te moździerze naprawdę będą mieli fajną zabawę. Mieli! Te moździerze będą mieli fajną zabawę. Po polsku bardzo. Dobra, taką flotą myślę dosyć szybko to wszystko pójdzie. Dobra panowie. O, tu jeszcze mi brakuje. I to ile mi brakuje tego węgla cały czas. Faktycznie nie dziwne, jak oni napieprzają. Cały czas statki działają, nie? Cały czas statki napieprzają tym. No dobra. Nad tym jeszcze popracujemy najwyżej. Co tu jeszcze? Artillery fire. Pum, 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 pum. Co tutaj jest potrzebne? O, to mogę niby zniszczyć. Ale nie mam czym. Dobra, wali. W sumie to mam czym, ale mi się nie chce. Zrobione, zrobione. Co tu jeszcze mi polepszy wszystko? Nie chcę. Nie chcę. To nie do... O, to jeszcze tylko węgla ile potrzeba, matko. Dobra, to se dam najwyżej spokój. Okej, okay. I który budynek pierwszy chcę zniszczyć? Taki, co faktycznie mnie denerwuje, ten. Z tego, co się orientuję, chyba moździerzami się najlepiej to rozwalało, nie mam pojęcia. Haubica i armata to chyba takie bardziej, wiecie... Mniej no takie nie są takie oblężnicze, a to jednak chyba takie bardziej pod oblężenie mi się wydaje. O, pachaj, stąd strzelają! No, no, no! Można. Ule celności to nie ma, ne. Ale wiecie co? Można jeszcze tu zrobić skillka. I wtedy celność to nie będzie problem. Te wieżyczki muszę poniszczyć, bo tylko te wieżyczki są problemem dla mnie. Ten w ogóle nie ma wieżyczek, także to luz. Przynajmniej nie zauważyłem, żebym miał wieżyczki. On ma trochę tych punktów, jednak coś tam żyje u niego. Niedobrze. Dobra. Dwa.
Dwa, bo znowu się tutaj zaczęło ciasno robić. Ile husarzy jest? 88. No, powiedzmy, że to takie minimum jest spełnione. Tu. Co tu jest takiego? Ło, tu husaria, faktycznie. Tu się stałem. Co tu tak czerwono? A, w ogóle. Z racji tego, że tu mam już luźno, to mógłbym tu postawić te statki. Bo ten koleś, to ja wątpię, czy on się odbuduje. No, nie. Nie ma takiej opcji chyba, żeby się odbudował. W sumie mógłbym tutaj barkę postawić, tutaj przelecieć i tędy do niego wlecieć, bo on tam się nie spodziewa tego, ale no to... Pieprzyć. Co się będę produkował? Ja po prostu go dojadę raz a porządnie i tyle. Moździerze 777. Jak ta wieżyczka żyje jeszcze? A, zniszczona, no dobrze. Tak. Tu wszystkie moździerze, sporo moździerzy pewnie będzie bezrobotne. Ale trudno już. Zobaczcie, bo jak dalej w grze się jest, to już tak w sumie wszystko jedno. Stworzysz 20 moździerzy, użyjesz 5 na przykład. Można. Jak tam cerkiew. A, o, tu ja nie mam jeszcze. Jezu, ile to trzeba węgla do tego. Uła, kopalni brakuje. Albo ludzi do kopalni. A nie, już co. Może nie jakoś dużo, ale zawsze. Jeszcze chyba będzie wolne miejsce. No. O Jezu. Dobra, tu dwóch. Jeszcze jeden. Dobra, węgiel maksymalnie. A tu jeszcze 9. To jeszcze trochę. I tu jeszcze trochę. Jestem. Dobra, dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry. Znowu musiałem cięcie zrobić. Ja gram, żeby nie było, te odcinki kozaków, które wrzuciłem, ja gram bez przerwy. Więc trzeba czasami przerwy robić, takie cięcia czy coś. Bo taki jest przymus, no niestety. Coś robię to te moździerze, czy nie? Tu są jeszcze moździerze, też mogą zrobić krzywdę. Tej wieżyczce. Tu są moździerze sławy. Tu jest jeszcze gdzieś moździerz? Tu jest. Dobra. Trzeba powoli po prostu te wszystkie wieżyczki unicestwić, bo to jest jedyne co ma sens. Tylko tak mogę tego kolesia poskładać do końca. Jak leżak. Tu ma jeszcze wieżyczkę. Tutaj stocznia, to nie? Gdzie on? Tu ma jeszcze wieżyczkę. Niewiele dalej. Jeszcze jakoś? A, i tu jeszcze. Dobra. Da się załatwić. Kurna, mogłem jakoś wyprowadzić te moździerze, bo nic tutaj nie widzę teraz. Jego mać. Tutaj. Gdzie te moździerze są? A, tu z tyłu! Dobra. To w to miejsce teraz się przenieść. 20... Powinno być ich 35 łącznie. Tak z tego co się orientuję, bo tak na początku 15 zrobiłem, później jeszcze po... Nie, 45 powinno ich być. Okej. Okay. Nie wiem czy będzie tyle. Tu jest 10 na razie. Tu jedzie 16, to 26. A gdzie jest reszta? Tu jest 5 jeszcze. No teraz jak kuźwa zbierał zewsząd. Jest 7. Tu już w tą stronę wejdźcie. Twarda ta wieża. Coś tak się nie daje. Ale to się da zrobić. To mi jest potrzebne, tylko do tego trzeba węgla. Nie, 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 nie to, nie to, nie to, nie to, to. A, bo tutaj potrzeba tego. Zaraz. Ratusza. Tak.
Ale zanim on ten ratusz zbuduje, to się zejdzie. To weź nam jeszcze paru poślij. Trzydzieści sześć. Nie sądzę, żebym więcej znalazł. Tu chyba są wszystkie moździerze. To nie wiem, gdzie się reszta zagubiła tych moździerzy, kuźwa. A tu jeszcze się tworzą. A, bo jeszcze się one tworzą, dlatego. To ma sens. Teraz to ma sens. Dobra, tu. Już jest miejsce do budowy. Teraz panowie, tworzyć się. Tutaj kopalnia węgla. Tu gdzieś jeszcze węgiel był, chyba tu jest żelazo. Ja też nie chcę posyłać chłopów tam, gdzie mogą zginąć. Tu można postawić. 36. Tu są 4, to jeszcze do tego. Wszystko, wszystko, wszystko. Tutaj 8, w to miejsce. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moździerze. Tu mam 9, które idą tu i tu mam... To jest 45, dobra. To już z taką batalią to można coś tu ogarniać. A tak przy okazji można to rozwalić. Długo to raczej nie zajmie. O, jest! Długo, długo na to czekałem, ale to się przyda. Accuracy. Ja we skitu, bo tu miałem pilnować trochę. Zapomniałem, że ja muszę tutaj pilnować i wreszcie zaatakować tego typa. Za dużo rzeczy na raz. Na razie to muszę oczyścić tutaj brzeg. No, myśli, że to barku się przepchnie jakoś przeze mnie, czy jak? Jesteś typie w błędzie. Nie da rady. Dobra, i tu można husarzy już chyba w sumie pakować. 133. Jebut. 49. Do roboty. W 183 zafajdanych husarzy. To mi się podoba. Bardzo. Dobra, wbić tam 3 ostatnich, niech wejdzie. Aha. Idę ratu. No to rozpoczynamy zabawę. Dopiero teraz się zacznie zabawa. To jest początek. A ja taką flotę ustawiłem, żeby wszyscy moi byli bezpieczni. I wtedy zaczną rajd. Wtedy się zacznie dopiero mord. Rzeź niewiniątek tak zwana. 40. A kaj jest reszta? Ich nie powinno tu być więcej jakby? Dobra, 43 też mogło być. Trudno. Jak? No idzie, ale jakoś tak leniwie, powoli. Jeszcze jakoś jakby to można było ulepszyć. To jakoś, nie wiem, czy to jakoś pomoże. Siła ogniowa. Bo teraz jest 100. Będzie 110 po ulepszeniu tego, czy nie? Mm-mm.
Nie, to ulepszenie nic nie daje. Może to... No nie wiem, zgaduję. Już poulepszam wszystko po kolei, to może coś tam się zadzieje. Dobra, poczekaj moment, bo tu węgla coś zaczyna brakować. Powoli. Wszystko, chyba węgla, kopalnie, wszystkie mam już tam poulepszane, pokokszone. 95. 95. I tu będzie max. A nie, bo jeszcze tutaj jest ostatni poziom ulepszania. Wow. Dobra. Że tak powiem, da się zrobić. Tylko tutaj tych chłopów trzeba będzie o wiele więcej mieć. Jest taki chłop jeszcze? Dajcie mi tu paru. Zbudujcie domów. Może... osiedle. W sumie czemu nie? Może być... tu repair. Repair. Stone extraction. Muszkiet. Nie, już chyba się nie da ulepszyć bardziej tych moździerzy. No dobra, niech będzie. To jeszcze, co tu jest takie? To trzeba rozpieprzyć. Obowiązkowo. Centrum dyplomatyczne to się nazywa. To Rosja ma coś takiego? Serio? To rozwalić, chociaż to się zejdzie. Jedna salwa 5000. Ciężko zmęczyć ich. Wiecie co? Ja wiem już co zrobimy. Gdzie ja mam mój... o. Załaduję to husarię i wbiję ich tam. No, zapomniałem o tych w ogóle. Ale myślę, że ten oddział 186 huzarzy to i tak będzie za dużo. Że kolesia po prostu zniszczę. I chyba nawet nie zdążę tymi moździerzami wszystkiego tutaj porozpierdzielać. A gra się zakończy, bo to jest bardzo możliwe. Jeszcze tak, paru husarzy trzeba tam, bo... no może nie jeden to nie, ale... znaczy nie wątpię, żeby sobie poradził, ale lepiej tam z paru. Zniszczone, co ty jeszcze zniszczyć? To się da przejąć. Co? Jak dacie radę? Wiem, że dacie radę. Mocarni jesteście, dacie radę. Ha, to chłop lata. Pojedynczy chłop, kurde, kolesiowi nosi jakieś zboże czy coś. Bomba. O, to zaraz zniknie. Wieżyczka nie jest aż taka ten, to zaraz będzie koniec. Gdzie husaria się wyładowała? Dobra, jedziemy rajdem. Dotąd. Lecimy, panowie. Rajdem ich! Oni nie mają żadnej wieżyczki, to jest plus. Patrzcie, jak czerwony potop się wlewa do tej wioski. A pomarańczowi nikną. Patrzcie, jak punkty zlatują. O, super. Niesamowite to jest. Znaczy, ja tych husarzy stracę pewnie trochę, ale jak maksymalnie ulepszeni husarze, to tam w sumie... O, kopalnia węgla przejęta. Nieźle. I co? No, no i tyle. Tyle by było. Ty, algeryjski chłop, chodź. Ty coś mi tu będziesz robił. Zbuduj mi ratusz. Trudno. Poprzejmujcie teraz to.
Jak dacie radę, oczywiście. Ma jeszcze punkty Fagas. Ciekawe dlaczego. Jest żelazo, jest tutaj... poprzejmowałem trochę. Ty moździerze ma! O, dobre. Dobre. Rozpierdzielaj. Napierdzielaj to. Koniec! 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 Nawet niebieskiego jeszcze nie zniszczyłem do końca. Koniec! Szkoda, że to już koniec. Ponad 3 godziny grałem, ale... jest okej, okay, jest okej. Okay. Myślę, że taka rozgrywka co jakiś czas jest bardzo rozprężająca. Jakby ktoś pytał, jaką mam wersję? Ja mam wersję Kozacy Antologia z GOGa, bo ta wersja dobrze działa na Windowsie 7. Tyle. Press exit to escape to exit. Nie ukrywam, to było szybkie. Niebieski wzór. Zobaczcie, tutaj tak powoli, powoli, powoli wyprzedził mnie. Tak poleciał do góry, nie? Bo mnie zaatakował w ogóle. Tutaj tak ten. Tutaj tak normalnie, normalnie i nagle takie psz, puf. I koniec, pomarańczowy tak samo. Tak leci, 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 psz, puf, leży. A super, niesamowite. No, jakieś tutaj researcher robił. Ja zobaczcie o wiele, wiele, wiele więcej tego wszystkiego zrobiłem. Nie zrobiłem Wiktorii, niestety. Nie skupiłem się na nim za bardzo. To jest taki ogromny statek. Kiedyś wam pokażę, jak tam może kiedyś będę jeszcze grał w Kozaków. Chociaż nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Mam teraz długi materiał do pomontowania, to ma ponad 3 godziny, ale okej, okay, okej. Okay. Możemy jeszcze tutaj sobie przeglądać różne, na przykład dynamika punktów. Też tak trochę nagle zjechała, tutaj podobnie. Tutaj też było tak dużo mniej i tutaj wskok taki. U mnie też było tak mniej, bo wtedy nastąpił ten atak. Tutaj są ogólne pierdoły. Łód, milion coś, złota milion coś. Stał na koleś ile miał. Niebieski się dobrze rozwijał. No, możemy wyjść do menu. I to byli właśnie Kozacy. Powrót na wojnę. Jak najbardziej gra super, po prostu niesamowicie dobrze się przy niej bawiłem. Jeżeli ktoś ma tą grę, to zachęcam do pogrania, bo jest naprawdę świetna. Więc jak najbardziej droga wolna, grajcie. Multi chyba też da się odpalić jakoś, zobaczmy jak tu multi działało, bo nie pamiętam. Deathmatch. IPX. O! Wpisujecie IP Hamachi kumpla. On robi create. Wy tam wpisujecie IP Hamachi kumpla. Klikacie join i powinno wam wbić. A jak innym sposobem, jak tym sposobem nie zadziała, to pewnie innym sposobem zadziała, więc da się, bo pamiętam, że grałem z kumplem kiedyś. Tylko tam wszystkie zapory, antywirusy powyłączajcie, bo to może być problem. A jak macie w ogóle połączenie po routerze, że przez router możecie... No, chodzi o to, jak przez router macie jakiś komputer połączony, nie? To już jest w ogóle jeszcze łatwiej. Tylko tam porty trzeba w routerze odblokować, żeby nie było tam błędów w komunikacji. Wiecie, żeby dało się połączyć. Ale to co wam będę mówił? Znacie się na tym pewnie, a jak się nie znacie, to znacie się. Więc co ja wam będę mówił? To tyle, jeśli chodzi o tą grę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tych odcinków, bo było ich chyba 7. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.